No, moim zdaniem było warto, naprawdę. Film, no, zajebisty. Ja po prostu jestem w szoku. Mnie pociąga w ogóle muzyka rapowa, hip-hop i naprawdę polecam wszystkim, którzy są fanami, którzy chcą poznać biografię tego Magika, no, i całego zespołu. Moim zdaniem warto odwiedzić kino i przyjść na film Jesteś Bogiem, ponieważ człowieku przedstawia bo, ponieważ ja jestem Bogiem, świadom to sobie. On dobrze mówi, to jest historia polskiego hip-hopu, trzeba zapoznać się z tematem. Jeżeli ktoś uznaje się za MC, za fana hip-hopu, czy za po prostu osobę, która obcuje z tą popkulturą, to powinna sprawdzić koniecznie ten film, bo to naprawdę gruby temat. No i moim zdaniem dosyć dobrze przedstawia historię Magika i Paktofoniki. Niestety trochę przeinaczono tutaj działania Gustawa, czyli menadżera, aczkolwiek sam film jest dobrze zagrany i naprawdę dobrze przedstawia jedno to coś. Jedno mi się nie podobało. Początek filmu, jak Abradab z Joką śmiali się z Rahima. Bo poznali się dużo wcześniej, a tam było w filmie pokazane, że jakby się dopiero poznali. Pierwszy raz jakby w ogóle mieli kontakt ze sobą. A tak ogólnie, no, wspomniałem już 3 razy, zajebisty film, no, jak dla mnie. To, o Jezu, przepraszam, to są niuanse, ale moim zdaniem warto odwiedzić kino i sprawdzić ten film, polecam wszystkim, bo to jest naprawdę gruby staw, no. No, nie chcemy ten się wypowiadać tak jak wszyscy po filmie, że było fajnie i super, w sumie nie mam jakiś tu pomysłu, żeby... Nie, na mnie film zrobił olbrzymie wrażenie, czytałem wcześniej scenariusz i... O, przepraszam. I akurat odpowiadało mi. To pokazuje historię młodych ludzi, którzy chcą do czegoś dojść, walczą pomimo swoich jakichś tam problemów i trudności, które są. No nie, no była pokazana ta złożoność życia, prawda? Że z jednej strony mamy scenę, z drugiej strony mamy życie prywatne, z trzeciej strony jeszcze jakieś tam inne życie. No i tak dalej. Właśnie wszedłem z filmu Jestem Bogiem. Obejrzałem go dlatego, że znałem ten zespół, chociaż nie byłem nigdy jego fanem, ale z ciekawości chciałem go zobaczyć. Tak samo przed chwilą był parę dni temu program Wojewódzkiego, który właśnie zaprosił obu członków zespołu Paktofonika, dlatego poszedłem i uważam, że jest dobrze zagrany, jest to ciekawa historia, którą warto zobaczyć. Myślę, że film spełni jakiekolwiek oczekiwania nasze tutaj. Poruszający jest troszkę. Pokazuje generalnie całą historię Magika i... Bo nie jak wszyscy tak... do końca sobie wiedzą, jaka to była historia, tak. Więc jak to jest chociaż w części na faktach, to pokazuje tą wizję ją całą. Także myślę, że warto obejrzeć i po prostu poznać jego historię, nie? Tak jak się sam nazwał, po prostu był artystą w jakimś sensie, tak? Każdy może to potwierdzić i... No i warto obejrzenia film. Można pójść właśnie ze znajomymi. Bang! Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że byłem na filmie Jesteś Bogiem w Gdyni, na festiwalu filmowym. Teraz obejrzałem ten film 2 raz i uważam, że nie były to zmarnowane pieniądze, no ponieważ uważam się za fana polskiego hip-hopu, jak i całej subkultury. Kupujcie polskie rap płyty. To on dobrze mówi. Trzeba wspierać polski biznes, a pamiętajmy, wszystko się wywodzi z korzeni i fundamentów, a Paktofonika postawiła nam naprawdę solidne fundamenty i wszyscy MCs w tym kraju powinni się cieszyć, że mieliśmy takich ludzi jak oni. No i dodatkowo przedstawia to... Tak, plus Kaliber. I przedstawia to naprawdę dobrze tą historię. No, także jeszcze raz zapraszamy serdecznie wszystkich do kin, bo jest to naprawdę gruby shit. Jesteś Bogiem. Bang! Bang!